Zadanie czwarte. Dane są trzy wyrażenia. Pierwsze, drugie i trzecie. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczbami całkowitymi są wartości wyrażeń. To sprawdźmy. Pierwsze wyrażenie. 6 razy 1 cała i 2 trzecie to się równa. 6 razy, tu zamieniam ten ułamek mieszany na ułamek niewłaściwy. Czyli 3 razy 1 plus 2 to jest... czekajcie, bo dalej zrobiłam. 3 razy 1 jest 3 plus 2 jest 5 trzecich. 1, 2. Czyli otrzymuję 10 pierwszych, czyli 10. Liczba 2. Drugie wyrażenie. 6 podzielić przez 1,2 to się równa. I możemy to zrobić tak. 6 podzielić przez 1,2 to się równa. 1 cała podzielić. I tu znów zamieniamy na ułamek niewłaściwy, czyli 10 razy 1 jest 10 plus 2 jest 12 dziesiątych. Oj, tu było 6. To się równa. 6 razy 10 dwunastych. 1, 2, 1, 5. Wyrażenie numer 3. 7,25 minus 2 minus 2 i 1/4. Czyli 7,25 minus 2,25 to się równa 5. I teraz tak, co to są liczby całkowite? Liczby całkowite to są liczby bez ułamków, takie całe z plusami i minusami. Czyli jak mam oś liczbową, tu mam 0, 1, 2, 3, to liczby całkowite to są liczby te naturalne, takie całe, z ich przeciwnymi. Oj, coś tutaj. Minus 3 i tak dalej. Czy mamy tutaj jakiś ułamek? Nie. Więc wszystkie liczby są liczbami całkowitymi.